Chciałbym, abyśmy teraz za bardzo zbaczali od tematyki naszego nabożeństwa, która dotyczy dzieci. Natomiast chciałbym, abyśmy spojrzeli na to zagadnienie nieco, nieco szerzej przez pryzmat pewnej historii, którą pozostawia nam Ewangelista Mateusz. W 18 rozdziale swojej księgi, od wersetu pierwszego aż po werset czternasty. Jeśli macie Wasze Biblię, zachęcam Was, abyście śledzili tekst razem ze mną. Jeśli natomiast nie macie Biblii, zachęcam Was, abyście się wsłuchali. Ewangelista Mateusz w 18 rozdziale swojej Ewangelii, od pierwszego wersetu aż po werset czternasty, relacjonuje nam pewne wydarzenie w następujących słowach. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A on, przywoławszy dziecię, postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka Twoja albo noga Twoja Cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wyjść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłupie i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mego, który jest w niebie, Przyszedł bowiem syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Drugi akapit Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych z 1776 roku rozpoczyna się następującym zdaniem. Uważamy następujące prawdy za oczywiste, że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolności i dążenia do szczęścia. Stwierdzenie to zawarte w deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych uznaje za interesujące na dwóch poziomach. W pierwszej kolejności godne zauważenia jest to, że wszyscy ludzie obdarzeni są niezbywalną wartością oraz godnością. Stąd też tak wiele wysiłków wkładają ruchy proaborcyjne w argumentację, że płód nie jest człowiekiem. Jeżeli nie jest człowiekiem, w takim razie nie posiada praw, które są gwarantowane na mocy Konstytucji. W drugiej kolejności warto zauważyć, że Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych, zauważając, że wszyscy ludzie posiadają wartość i godność, nie rozwija żadnej argumentacji, ale stwierdza, Uważamy tę prawdę za oczywistą. Nie ma tutaj żadnego argumentu, żadnego uzasadnienia, żadnej logiki czy racjonalności, która sprawiałaby, że to stwierdzenie będzie słuszne. Znajduje się jednak pewna przesłanka, która właściwie zredukowana jest do jednego wyrazu stwórca. A gdybyśmy chcieli spojrzeć na ten wyraz, wyraz w szerszym kontekście, możemy zacytować więcej. Stwórca obdarzył ich. Prawdy, które nie wymagały szerszego dowodzenia kiedyś, które przyjmowano za oczywiste, dziś już nie są tak oczywiste. Nie dlatego, że jesteśmy bardziej światli czy bardziej wyedukowani, ale dla, dlatego, że światopogląd, który dzisiaj przyjmujemy, bywa zdeformowany do tego stopnia, że prawdy niegdyś oczywiste, już dłużej w tym światopoglądzie nie są w stanie się zmieścić. I gdy spojrzymy na współczesny model rodziny, zauważymy, że w wielu rodzinach pokutuje przekonanie, że rolą ojca i matki jest zapewnić dziecku pożywienie, dach nad głową oraz względny dostęp do edukacji, i właściwie na tym zadanie rodzica się kończy, jak gdyby dziecko było w jakimś stopniu pośredniejsze od dorosłego. Dokumenty takie jak deklaracja niepodległości, czy nawet konwencja o prawach człowieka, mają zatem ograniczone praktyczne zastosowanie, dopóki nie zrozumiemy wewnętrznie, moralnie, z czego wynika nasza odpowiedzialność względem dzieci, przede wszystkim jako rodziców. Odczytany ustęp deklaracji tego nie wyjaśniał. Ale w jakiś niezwykły sposób odnosił się do Boga, chrześcijańskiego Boga. A tym samym uznaje za słuszne, aby to właśnie w tym obszarze poszukiwać odpowiedzi na pytanie, skąd wynika nasza odpowiedzialność względem naszych dzieci. Historia, którą przytoczyliśmy na samym początku, historia zawarta w Ewangelii według świętego Mateusza, zawiera trzy. Cenne odpowiedzi na pytanie, które sobie zadajemy, dlaczego dzieci mają wartość i dlaczego jako rodzice jesteśmy za nie odpowiedzialni. Pierwsze wersety 18 rozdziału brzmiały tak. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa pytając, kto też jest największy w królestwie Niebios? A on przywoławszy dziecię, postawił je pośród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. Okazuje się, że dzieci są nie tylko po to, abyśmy my jako rodzice mogli je czegoś uczyć, ale dzieci są dane nam po to, aby one mogły nas. Czegoś nauczyć. I to jest pierwszy powód, który znajdujemy w wypowiedzi Jezusa powód, dla którego dzieci są ważne, ponieważ jest coś, czego mogą nas nauczyć. Zaryzykuję nawet twierdzenie, że jeśli jako rodzice nie znajdujemy absolutnie czasu dla naszych dzieci, nie rozmawiamy z nimi, nie bawimy się z nimi, nie obserwujemy ich, nie uczymy się od nich, nie tylko dlatego, że nie mamy czasu, ale nawet i ochoty. Nie jesteśmy zbawieni. Nie dlatego, że zachowujemy się w sposób nieodpowiedzialny względem naszych dzieci, ale dlatego, że nasze zachowanie względem dzieci sygnalizuje problem, który znajduje się na dużo głębiej usytuowanej płaszczyźnie naszej duszy. Nasz brak zainteresowania dziećmi sygnalizuje brak zainteresowania sprawami niebiańskimi. Nasz brak doceniania kryjącego się w dzieciach piękna jest naszym własnym sędzią i pokazuje nam, że w naszym wnętrzu nie ma zainteresowania pięknem jako takim. Cóż więc pięknego znajdujemy w dzieciach, ktoś, ktoś mógłby zapytać, co Jezus chce, abyśmy naśladowali, czego możemy się nauczyć, obserwując nasze dzieci. Otóż z mnogości nieostrożnych kazań dotyczących tego prostego jakby się zdawało urywku fragmentu Bożego słowa, zrodziło się wiele interpretacji. Niektórzy twierdzą, że tym, co Jezus ma na myśli, jest niewinność dziecka. I gdy patrzymy na niewinne dziecko, jesteśmy zobowiązani, aby tej niewinności się uczyć. Ale nie tylko nie znajdujemy w tekście Biblii wskazówek, które prowadziłyby nas w tym kierunku, ale równocześnie możemy zauważyć, że dzieci nie są tak niewinne, jak romantycy by tego chcieli. jeden rodzic musiał w życiu przełknąć gorzką pigułkę, gdy obserwował swoje dziecko zachowujące się w sposób, w który nie byłby skłonny uwierzyć, gdyby ktoś z boku mu o tym opowiedział. I Biblia nieustannie nas naucza, że każdy człowiek, od małego aż po wielkiego, od dziecka aż po dorosłego, jest grzeszny i zło zasiane jest głęboko w naszym wnętrzu. Zaintrygowało mnie także to, że to Biblijna prawda, odnosząca się do zepsucia naszej natury, została w pewnym sensie wyrażona w jednym z raportów Komisji do Spraw Przestępstw w stanie Minnesota. Posłuchajcie proszę słów tego raportu. Każde dziecko rozpoczyna życie jako mały dzikus. Jest całkowicie egoistyczne i skupione na sobie. Żąda tego, czego chce i kiedy chce: swojej butelki, uwagi swojej matki, zabawki swojego kolegi, zegarka swojego wujka. Jeśli mu raz odmówisz, kipi wściekłością i agresją, które mogłyby okazać się zabójcze, gdyby dziecko nie było tak bezradne. Jest to raport napisany przez świeckie osoby, nie przez chrześcijan. Raport napisany przez osoby, które zastanawiały się, jak to możliwe, że ilość przestępstw zaczyna wzrastać i to w coraz młodszym wieku. Biblia naucza nas, że nasza natura jest grzeszna i że nasze naturalne skłonności nie prowadzą nas do Boga, ale raczej od Boga. Na tym samym spostrzeżeniu, jakoby Jezus sugerował, że od dzieci mamy się uczyć niewinności, jest chybione w każdym możliwym obszarze. To też inni zauważają, że Jezusowi chodzi o prostolinijność. Mamy być prostolinijni jak dzieci. Nasza wiara ma być nieskomplikowana tak jak wiara dziecka. Jak jednak spojrzeć na tę interpretację? Otóż nie trudno zauważyć, że wiara dziecka niejednokrotnie bywa mniej prostolinijna niż wiara dorosłych. A pytania, które dzieci zadają, niejednokrotnie sprawiają, że nasze dzieci moglibyśmy posadzić w jednym rzędzie z najwybitniejszymi teologami, nie mielibyśmy się czego wstydzić. W ubiegły piątek zostałem zaproszony na spotkanie jednej z grup szkółkowych, w której pojawiały się coraz poważniejsze, poważniejsze pytania. Były to dzieci w wieku nastu lat, jeśli się, jeśli się nie mylę. Posłuchajcie tylko niektórych z pytań, które dzieci zadają w tym wieku. Czy w niebie będą zwierzątka? Czy w niebie będą jakieś nowe kolory? Czy jeśli ktoś na ziemi nie ma nóg, to w niebie je odzyska? Albo jeśli dziecko umarło w brzuchu mamy, to czy w niebie będzie znało matematykę? Ja, jak się zmierzyć z takimi pytaniami? Albo jak w obliczu takich pytań powiedzieć, że dziecko jest prostolinijne? Wydaje mi się, że. Prostolinijność jako próba interpretacji słów Jezusa jest chybiona także z innego powodu. Otóż apostoł Paweł w sposób niedwuznaczny stwierdza, bracia nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. Jesteśmy zachęcani przez apostoła Pawła, aby nie być w naszym myśleniu jak dzieci. A w liście do Efezjan ten sam apostoł pisze, abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Gdy patrzymy na sposób, w jaki myślimy, jesteśmy zachęcani przez Pawła, aby porzucić lata dzieciństwa i stać się dojrzałymi w sposobie, w jaki oceniamy rzeczywistość. Na tym samym Jezusowi nie chodziło o prostolinijność, ponieważ po pierwsze dzieci prostolin, prostolinijne wcale nie są, a po drugie chrześcijaństwo nie jest zaproszeniem do naiwności. O co więc chodziło Jezusowi? Słowa Jezusa możemy zrozumieć, jeśli spojrzymy na powód, dla którego Jezus w ogóle na temat dzieci się wypowiedział. I ten powód Mateusz nam zdradza w 18 rozdziale i w pierwszym wersecie. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest, największy w królestwie niebios. A on przywoławszy dzieciom postawił je wśród nich i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie staniecie jak dzieci, jeśli się nie nawrócicie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w królestwie niebios, a kto przyjmie jedno takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje. W tym miejscu pojawia się pewien problem dorosłych. Otóż wraz z biegiem lat nasze postrzeganie samych siebie jest w coraz większym stopniu uzależnione od tego, jak postrzegają nas inni. Nasze nastroje bywają niejednokrotnie stymulowane przez to, co myślą o nas inni. Nasza opinia o samych sobie w dużej mierze znajduje się pod wpływem opinii innych o nas. Jezus, odpowiadając na to wyzwanie, kto jest największy, kto jest najwspanialszy, najcudowniejszy, pierwszy w Bożym Królestwie, stawia pośrodku dziecko, dziecko, wskazując na nie jako na pewien przykład. Jedynie ci, którzy potrafią odłożyć na bok skupianie się na sobie, będą posiadać wartość w Królestwie Bożym. Wartości w niebie, jak się okazuje, są sprzeczne z wartościami, w oparciu o które my żyjemy. Musimy zatem umieć na naszych drogach zawrócić, abyśmy mogli wejść do Królestwa Niebieskiego. Niebo jest nowym początkiem, niebo jest nowym narodzeniem, niebo jest nowym startem, procesem wzrastania na nowo, od zera. I w tym właśnie dzieci mają nad nami pewną uroczą przewagę. Czy bywają egoistycznie, egoistyczne jak my? I to jak? Ale wciąż się uczą. Charakter dziecka nie jest jeszcze ukształtowany. Procesy, które prowadzą go do wykrystalizowania się jego charakteru, wciąż są aktywne, wciąż są dynamiczne. Dziecko wciąż słucha, wciąż się uczy, wciąż się dostosowuje, wciąż biegnie do mamy, gdy się chce czegoś dowiedzieć, wciąż radzi się taty w najtrudniejszych sprawach. Dziecko, gdy się myli, z dużo większą łatwością potrafi powiedzieć przepraszam, wybacz, co niestety nie jest prawdą o nas dorosłych. I z tej perspektywy dzieciom łatwiej się upamiętać, używając terminologii biblijnej. Dzieci nie scementowały się jeszcze z jakimś konkretnym charakterem. Ich osobowość jeszcze, do, jeszcze nie wykrystalizowała w pełni. Ich wnętrze wciąż się kształtuje. Są jak miękka glina, do której, gdy przyłożymy jakieś obciążenie, możemy zauważyć, że jesteśmy w stanie nadać jej inny kształt. Jeżeli dziecko się pomyli, jest zaledwie kilka kroków, z których musi się wycofać. Zaledwie kilka tygodni, miesięcy albo kilka lat, których należy żałować. W przypadku dorosłych upamiętanie jest dużo trudniejsze. My przecież myślimy, że my już wszystko wiemy. Że niesiemy na sobie tyle, na tyle bogaty bagaż doświadczeń, że popełniamy dużo mniej błędów. Upamiętanie bywa dla dorosłego kolosalnym upokorzeniem. Słowo przepraszam przechodzi przez gardło z najwyższym trudem, a niektóre gardła są na tyle wąskie, że to słowo w ogóle się nie przeciska. Wydaje nam się, że mamy ze sobą tyle lat, tyle doświadczeń, tyle ambicji, tyle dumy, że z naszych dróg zawrócić jest już bardzo ciężko. Im starsi jesteśmy, tym trudniej jest zmiękczyć nasze wnętrze i nasze serce. Trudniej nam się zmienić, ciężej się dostosować. I coraz bardziej niemożliwe staje się, aby zacząć na nowo. A przecież tego oczekuje od nas Królestwo Niebieskie. Musimy narodzić się na nowo. Musimy porzucić nasze dotychczasowe drogi i zauważyć, że prowadziły w nicość. I musimy znaleźć te, które prowadzą do życia. Dlatego też Jezus powiedział, jeśli się nie nawrócicie, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. A jeśli ktoś się uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie takie dziecię w imię moje, mnie przyjmuje, oto i oczekiwania Królestwa Niebieskiego, oto i standardy, które maluje przed nami Chrystus. Czy potrafimy się uniżyć i upamiętać? I uwaga, nie jest to zarezerwowane tylko i wyłącznie do jakiegoś momentu w naszej przeszłości, ponieważ stale się mylimy, stale potrzebujemy się upamiętywać. Ponieważ wciąż popełniamy błędy, wciąż na nowo musimy przepraszać. I dostosowywać nasz sposób myślenia do tego, który jest nakreślony w Biblii. Jeśli chcemy być zatem mądrzy, powinniśmy znajdować czas, aby siadać z dziećmi i się od nich uczyć. Dlatego Jezus powiedział: A kto przyjmie takie dziecię, w imię moje, mnie przyjmuje. Czy zdarzyło się nam patrzeć w oczy naszych dzieci? I widzieć w tych oczach Chrystusa? Gdy zastanawiałem się nad tym piątym wersetem 18 rozdziału, przypomniałem sobie sytuację z mojego życia, gdy być może powiedziałem parę zdań pośpiesznie i za dużo w stronę mojej żony, a następnie stwierdziłem, że najlepszym miejscem, w którym mogę się zadokować, będzie strych i panele, które układam już od roku. I stwierdziłem, że wezmę z sobą Bartka, ponieważ jest na tyle ciężko, że przyda mi się, ktoś z latarką. I gdy dostaliśmy się na Strych, Bartek do mnie podszedł jako siedmioletni chłopiec i powiedział, tato, weź i cię przeproś. Nie wiesz, jak to się skończy? Zszokowała mnie prostolinijność, do której my dorośli często jesteśmy niezdolni. U nas musi minąć troszkę czasu, muszą opaść emocje. Musimy przeanalizować wszystko, co zostało powiedziane i zrozumieć to, co zostało powiedziane. Wyłapać to, co nie zostało powiedziane, myślimy, że druga osoba chciała to powiedzieć. Po drodze musimy się jeszcze troszkę pousprawiedliwiać i dopiero w momencie, gdy zobaczymy, że sytuacja nie prowadzi do donikąd, jesteśmy w stanie zakopać topór wojenny pod warunkiem, że druga osoba też przeprosi. Przecież nie tylko my. Jesteśmy dorośli, jesteśmy poważni. Dla dzieci sytuacja jest dużo prostsza. Weź i ci przeproś. Nie wiesz, jak to się skończy? A kto przyjmie. Takie dziecię, mówi Jezus, w moje imię mnie przyjmuje. Gdy wystarczająco cierpliwie będziemy spoglądać na nasze dzieci, być może ku zdumieniu niektórych dostrzeżemy w nich Chrystusa i zobaczymy, że dzieci, które mamy, są chodzącą lekcją dla nas, dla rodziców. Dlatego dzieci mają znaczenie. Nie dlatego, że jest coś, czego my je możemy nauczyć, chociaż to też jest prawdą, ale dlatego, że Bóg je posyła z czymś, czego one mogą stale uczyć nas. Ale istnieje jeszcze drugi dobry powód, dla którego dzieci są ważne. Otóż niesiemy na sobie świętą odpowiedzialność za dzieci, które daje nam Bóg. Tym samym nasze podejście nie powinno być lekkomyślne, gdyż świat, który budujemy dla naszych dzieci. Środowisko, w którym umiejscawiamy nasze dzieci i pozwalamy, aby wzrastały, będzie miało przemożny wpływ na kształtowanie się ich charakteru, na ich osobowość. I z tego też powodu Bóg pociąga nas do świętej odpowiedzialności za szkody, jakie możemy wyrządzić rozwijającym się dzieciom w rezultacie naszej lekkomyślności. Zaniedbanie rodzicielskiej, rodzicielskiej odpowiedzialności jest absolutnie równoznaczne, ze ściągnięciem na siebie Bożego potępienia, z którym nie może się równać żadna inna ziemska groza. I mówię te słowa z pełną odpowiedzialnością, gdy, gdy spojrzymy raz jeszcze na tekst, zauważymy w jaki sposób słowa Jezusa zaczynają być naładowane emocjonalnie. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych? Tak Jezus otwiera szósty werset. Którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeżeli więc ręka Twoja albo noga Twoja Cię gorszy, Utnij ją i odrzuć od siebie, lepiej jest dla Ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli Cię oko Twoje gorszy, wyłupie i odrzuć od siebie, lepiej jest dla Ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. W tej wypowiedzi Jezusa nie tylko zauważamy emocje, które pojawiają się zupełnie niespodziewanie, przecież mówimy o dzieciach, ale zauważamy, że w wypowiedzi Jezusa zderzają się dwa światy: świat konieczności i świat wolności, albo świat konieczności i świat wyboru. Spójrzcie, proszę, na werset siódmy. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, jest to świat konieczności. Są rzeczy, które muszą się wydarzyć, są rzeczy, które staną się w życiu naszych dzieci. Grzech przyczajony jest w sercu każdego człowieka, stąd jest nieunikniony. Nawet najlepsze dostosowanie warunków nie sprawi, że wyeliminujemy możliwość grzechu w życiu naszego dziecka. Nawet najlepsza ochrona, jaką jesteśmy w stanie roztoczyć nad naszym dzieckiem, nie sprawi, że uniknie ono cierpienia i zawodu. Wbrew naszym najczystszym pragnieniom jest tylko kwestią czasu, aż nasze dziecko będzie kuszone, zwodzone, zranione. I boleśnie doświadczone, aż nasze dziecko zderzy się z rzeczywistością, na którą nie będzie miało najmniejszego wpływu. I może to się zacząć dosyć normalnie: od śmierci ukochanego chomiczka, śmierci psa, śmierci innego zwierzątka, które było bliskie. Może też. Pojawić się wraz ze śmiercią kogoś bliskiego, w tym również rodzica. Jakbyśmy nie chcieli, nie jesteśmy w stanie zachować naszego dziecka przed złem i przed cierpieniem. A tym samym zgorszenia są w pewnym sensie nieuniknione. Muszą się wydarzyć i z całą pewnością się wydarzą, ale ich nieuniknioność... Nie sprawia, że, że uciekamy przed odpowiedzialnością za ich pojawienie się. Dlatego Jezus stwierdza, biada temu, przez którego zgorszenie przychodzi. Zapamiętajmy to bardzo dobrze. Dzieci, gdy będą miały 50 lat, będą pamiętać rzeczy, które zrobiliśmy i powiedzieliśmy, gdy miały lat 10. Będą pamiętać rzeczy, o których my już pamiętać nie będziemy, nawet na długo po tym, gdy nas już tutaj nie będzie. I Bóg czyni nas odpowiedzialnymi za efekt, jaki nasze życie ma na życie najmłodszych. Jesteśmy odpowiedzialni za wspomnienia, które dzieci będą miały w związku z nami. Niesiemy odpowiedzialność za sposób, w jaki nasza postawa będzie kształtować ich charakter. Posłuchajcie proszę pewnej historii, która wydarzyła się w Wielkiej Brytanii. Jeden z tamtejszych kaznodziejów posiadał nasilające się dolegliwości wywołane reumatyzmem. I pewnego razu miał duży problem, aby podnieść się z ławki w parku, na której spędził ponad 30 minut. I gdy zmagał się z bólem stawów. Mała dziewczynka, która bawiła się w parku w wieku około 6 bądź 7 lat, podeszła do niego i wyciągnęła dłoń, aby pomóc mu wstać. Na co ów kaznodzieja zwrócił się do tej dziewczynki z pytaniem: Myślisz, że będziesz miała wystarczająco siły, aby mnie podnieść? Na co ona odpowiedziała: Zdecydowanie. Często pomagam wstać mojemu tacie, gdy jest dużo bardziej piany niż pan teraz. Historia ta jest humorystyczna, przyznaję, ponieważ ten człowiek. Zmagał się z reumatyzmem, nie był alkoholikiem. Natomiast jego zachowanie zaobserwowane przez tą dziewczynkę przywołało jej na pamięć dość jednoznaczne obrazy. Zastanawiam się, co ta dziewczynka widzi, gdy modli się słowami Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Jak wspomnienie jej ojca kształtuje obraz Ojca Niebieskiego. Mój przyjaciel z dawnych lat, który ukończył jedne z najlepszych studiów teologicznych, jakie można sobie wymarzyć, któregoś razu, gdy mieliśmy troszkę czasu do spędzenia razem, opowiedział mi historię swojego życia, historię ojca, który był tak zagoniony za karierą zawodową, że nie miał dla nich w ogóle czasu. Jako człowiek po studiach teologicznych spojrzał na mnie i powiedział Mateusz, nie rozumiem, co to znaczy, że Bóg nie kocha jak ojciec. Słowa, które były dla mnie szokiem. Części z nas wydają się chrześcijańskim elementarzem. Natomiast wspomnienia z dzieciństwa potrafią zdeformować wyobrażenie dziecka do tego stopnia, że pewne biblijne prawdy, jeśli się przedrą, to tylko i wyłącznie z najwyższym trudem. Nie możemy oczekiwać, że nasze dzieci zachowają nieskażone serca, jeśli w naszych domach nie będą widzieć świętości. Nie możemy oczekiwać, że będą miały małżeństwa stabilne, jeśli w naszych będą zauważać niewierność. Nie możemy oczekiwać, że będą w stanie kiedykolwiek uchwycić Bożą miłość, jeśli rodzice nie znajdą dla nich czasu, aby okazać im uczucia. Nie możemy oczekiwać, że dziecko pojmie Bożą sprawiedliwość, jeśli jako rodzice w sposób lekkomyślny rozpuszczamy własne dzieci, nie możemy oczekiwać, że dzieci będą nas słuchać w wieku lat 16, jeśli my ich nie słuchamy, gdy one mają lat 6. Musimy nauczyć się rozprawiać w sposób bezwzględny ze wszystkimi przeszkodami, które stają na drodze dziecka do poznania Jezusa Chrystusa. Dlatego też Jezus użył bardzo dramatycznych słów jeśli ręka Twoja albo noga Twoja Cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli Cię oko Twoje gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla Ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Czy jest coś, co pielęgnujemy jako rodzice? A nie chcielibyśmy, aby dzieci się o tym dowiedziały? Czy jest coś, co jest obecne w naszym życiu, a co zauważone przez dzieci, mogłoby sprawić, że nasz autorytet runie na raz na zawsze i nigdy więcej się nie podniesie? Jeżeli w naszym życiu widzimy takie obszary, wtedy Jezus nam radzi, odetnij je od siebie, odrzuć je od siebie. Jeżeli jest cokolwiek, co mogłoby sprawić, że Twoje dziecko Cię zobaczy i się zgorszy. Dzieci nie są zabawką lub pluszaczkiem rodziców, chociaż lubimy o nich myśleć w tych kategoriach. Nie są też narzędziem, które służy nam wyłącznie do tego, aby spełnić nasze niespełnione marzenia. Ale w pierwszej kolejności, gdy patrzymy na wypowiedź Jezusa, zauważamy, że dzieci są ambasadorami Boga na ziemi. Przychodzą do nas od Niego, stąd powinny być traktowane z szacunkiem, na jaki zasługuje miejsce, z którego przybywają. A kto przyjmie jedno takie dziecię w imię Moje, mnie przyjmuje. Ciężko większą odpowiedzialność, jak ta uczestniczyć we wzroście i w kształtowaniu naszego dziecka, ale wraz z tym błogosławieństwem pojawia się święta odpowiedzialność, dlatego Jezus nas przestrzega. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jest jeszcze trzeci powód, który znajdujemy w tym tekście. Powód sprawiający, że dzieci są ważne. Otóż okazuje się, że dzieci od najmłodszych lat dziedziczą pewne obietnice. Otóż w ramach Bożej Opatrzności, która jest rozciągnięta nad całym światem, Znajduje się przestrzeń, w obrębie której Bóg okazuje swoją szczególną łaskę każdemu dziecku. Dlatego w wersecie 10 Jezus stwierdza Baczcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca Mego, który jest w niebie, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Tak długo, jak dzieci znajdują się pod działaniem tej Bożej łaski, są bezpieczne, a, a nawet zaryzykuje stwierdzenie, są zbawione. I to nie tylko dzieci, które pochodzą z domów wierzących, ale wszystkie dzieci. Wszystkie dzieci od momentu poczęcia znajdują się pod wpływem Bożej łaski, która je ochrania. Jezus, kontynuując tę myśl, przechodzi płynnie do podobieństwa o zgubionej owcy i stwierdza: Jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał sto owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. To podobieństwo jest wypowiedziane w kontekście małych dzieci. Jezus mówi, że nie jest wolą Ojca, aby zginęły. Tym samym Jezus twierdzi, że Bóg rozciąga nad każdym dzieckiem swoją łaskę, która te dzieci ochrania. I nie odnosi się wyłącznie do dzieci, które pochodzą z domów wierzących, ale do dzieci w ogóle. Dość zauważyć, że to samo podobieństwo zgubionej owcy jest wykorzystane przez Łukasza w jego Ewangelii do opisania. Działania Bożej zbawiennej łaski względem każdego człowieka. A tym samym możemy rozumieć, że Bóg rozciąga swoją ochronę nad każdym jednym dzieckiem. Jezus też w Ewangelii Mateusza w, w wersecie 10 stwierdza Baczcie, abyście nie wzgardzili żadnym z tych małych. A więc Bóg patrzy na każde dziecko, które się urodzi w sposób szczególny. Jezus stwierdza aniołowi ich w niebie, Ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Wyrażam zatem przekonanie, że biblijne przesłanki są wystarczająco czytelne, aby dojść do przekonania, że u Boga małe dzieci są zbawione, a tym samym są zawsze bezpieczne. Znajdują się w Jego doskonałych rękach. I w rezultacie małe dzieci nie stoją w obliczu realności piekła. W opinii Jezusa. Wieku jest zagrożeniem, przed którym stoją dorośli, którzy gardzą dziećmi. Dlatego Jezus stwierdza: Baczcie, abyście nie gardzili nimi. Baczcie, abyście nie gorszyli tych dzieci. Dlaczego? Dlatego, że to wtedy na nas będzie ciążyło ryzyko kary Bożej. Ale gdy Jezus patrzy na dzieci, stwierdza: Aniołowi ich w niebie spoglądają na oblicze mojego ojca. A tym samym dzieci są bezpieczne w Bożych rękach. I chociaż może się nam wydawać, że te rozważania są tylko i wyłącznie teoretyczne, ale niosą niesamowite pocieszenie w praktyce. Przede wszystkim możemy spoglądać na nasze dzieci każdego dnia w pewności, że cokolwiek się wydarzy, są one zbawione, są bezpieczne, mają zagwarantowane miejsce tam, gdzie jest Chrystus. Ich aniołowie spoglądają na oblicze naszego Ojca. Jest to niesamowite pocieszenie, szczególnie dla tych rodziców, którzy z jakichkolwiek powodów stracili swoje dziecko. Jakkolwiek by nie było, możemy znaleźć pocieszenie w świadomości, że to dziecko jest w niebie, jest u Boga, jest razem z Nim. Czyż jest większy komfort ponad ten? Ale po drugie, w wyniku Bożej, szczególnej łaski roztoczonej nad dziećmi, sposób, w jaki nasze dzieci poznają Boga, będzie całkowicie odmienny od sposobu. W jaki Boga poznajemy my, dorośli? Problemem w przypadku dzieci nie jest to, że do Boga nie lgną, ale to, że możemy przez nasze nieumiejętne zachowanie im przeszkadzać. Zwróćcie proszę uwagę, że spontaniczną reakcją dziecka na Ewangelię jest miłość i zaufanie. Dziecko, które wsłuchuje się w historie ewangeliczne, reaguje na te historie spontanicznie. Dlatego też Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im. Problemem nie jest to, aby dzieci przyprowadzić do Chrystusa. Problemem jest to, że my jako dorośli możemy im w tym przeszkadzać. A więc dzieci nie muszą być zmuszane od najmłodszych lat do spotkania z Bogiem. Czasem wystarczy im po prostu nie przeszkadzać, zejść z drogi, nie być kamieniem, o którym mogłyby się potknąć. Nie odciągać dzieci od Boga swoją postawą, nie być antyświadectwem, nie być kontrprzykładem. Stąd też mam przekonanie, że werset szósty, w którym Jezus mówi, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, odnosi się właśnie do tej spontanicznej wiary dziecka, które gdy się rodzi i zaczyna słyszeć Ewangelię, reaguje na nią absolutnie spontanicznie. Jezus nie odnosi się w tym wersecie ani do tego, że dzieci, o których mowa, pochodzą z rodzin wierzących, ani też do tego, że dziecko samo z siebie wyraziło już wiarę, która prowadzi do zbawienia, ale raczej do tego, że dzieci w spontaniczny, naturalny i często odruchowy sposób reagują na piękno zbawienia, które Bóg niesie każdemu człowiekowi. Gdy tak samo spontaniczna reakcja pojawia się u osoby dorosłej. Dostrzegamy w tym pracę Ducha Świętego. Ponieważ Duch Święty jest tym, który nas prowadzi do Boga i odradza nasze wnętrze, także możemy zacząć żyć ku Bożej chwale. Ale gdy patrząc na dziecko zauważamy, że spontanicznie biegnie ono w stronę Boga, często nie jesteśmy w stanie przez długi okres stwierdzić, czy wynika to z tego, że dziecko znajduje się pod wpływem Bożej, szczególnej łaski, która to dziecko chroni i spontanicznie lgnie do Boga? Czy też dziecko podjęło już decyzję, świadomą, aby pójść za Chrystusem? Czy dzieci narodziły się na nowo, czy też nie, niejednokrotnie stanie się w pełni jasne dopiero z chwilą, gdy dzieci wyrosną z okresu dziecięcego i przeistoczą się w dojrzałych Chrześcijan? Natomiast gdy wraz z biegiem lat zauważymy, że nasze dzieci raczej egzekwują swoją wolną wolę i decydują się zbuntować przeciwko wierze własnych rodziców i pójść własną drogą. Zauważamy, że nowe narodzenie w życiu naszego dziecka nigdy nie nastąpiło. Dopóki jednak są małe, naszym zadaniem, jako rodziców, jest pielęgnować ich spontaniczność. W odpowiedzi na Ewangelię i usuwać wszelkie przeszkody w ich podążaniu za Bogiem. Dlaczego więc dzieci są ważne i dlaczego kiedyś twierdzono, że prawda odnosząca się do wartości i godności ludzkiego życia jest oczywista? Jezus odpowiada na to pytanie za pomocą trzech stwierdzeń. Po pierwsze, dlatego, że jest coś, czego nasze dzieci mogą nas uczyć. To też zachęca nas, abyśmy. Przyjmowali dzieci, spoglądali na nie i spędzali z nimi czas, jak gdybyśmy to robili z Chrystusem. Po drugie, dlatego, że niesiemy na swoich barkach świętą odpowiedzialność za wychowanie naszych dzieci. To od nas Bóg oczekuje, że nasze życie będzie dla nich przykładem i zachętą do podążania za Chrystusem. I po trzecie, dlatego, że dzieci znajdują się pod szczególną Bożą opieką pod szczególną Bożą łaską i liczą się dla Boga. I chociaż gdy spoglądamy na nasze dzieci, zauważamy, że są jeszcze małe, to jednak śmiało możemy powiedzieć, że są to małe dzieci wielkiego Boga, a na nas spoczywa święta odpowiedzialność, aby te dzieci prowadzić w ich spontanicznej wierze do dojrzałości w Jezusie Chrystusie. Jest to piękna droga, na której Jezus gwarantuje, że od naszych dzieci nauczymy się bardzo wiele.